Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na promocji nowej książki pana profesora Zbigniewa Stawowskiego wokół idei wspólnoty. Jeśli chodzi o przedstawienie autora, to wydaje mi się, że nie muszę tutaj nikomu przedstawiać. Pan Zbigniew Stawowski, pan profesor Stawowski jest filozofem polityki, profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Niestety już nie jest wykładowcą żadnej z uczelni krakowskich. Chociaż może powróci do Krakowa. Ten zbiór tekstów, któremu dzisiaj poświęcamy spotkanie, w zasadzie stara się odpowiadać, albo przynajmniej stawiać pytania podstawowe dotyczące filozofii polityki, z którymi stykamy się na co dzień. Przede wszystkim pytania o człowieka i pytania o wspólnotę. Tak? Wszystkie kolejne pytania, które stara się zadawać nam autor książki i rozważać je, są konsekwencją tych pierwszych wątków, którym zresztą poświęcił właśnie sporo tekstów. Tutaj teksty to jest kilkanaście lat. Proszę Państwa, może będziemy trzymać się takiego porządku, że najpierw parę słów powie pan profesor Stawowski i potem poprosimy o takie wstępne wystąpienia naszych panelistów, pana profesora Kunickiego, pana profesora Bryka i pana profesora Kibla. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, że mimo konkurencyjnych imprez tutaj się zjawiliście, żeby porozmawiać się i porozmawiać o tej książce. Takie jest pewnie zwiększenie sytuacji, bo wygląda na to, że muszę sam siebie promować, przynajmniej na początku. Ale chociaż parę słów powiem o tej książce, która jest takim jakby produktem dodatkowym wieloletniego projektu badawczego, który nie był zaprojektowany, ale jakby w naturalny sposób się rozwijać. To po prostu moja droga myślenia. Chciałbym powiedzieć o jednym filozofii, który dla mnie jest szczególnie ważny i był na samym początku mojej drogi. To jest Hegel. Hegel, który specjalnie nie cieszy się uznaniem, który kojarzony jest z myślą totalitarną. Zasłużył się tutaj bardzo Karl Popper, zasłużyli się marksiści polscy, którzy właśnie Hegla tutaj w Polsce jakoś promowali jako nauczyciela, prawda, Marksa. Ja spotkałem się z Hegelem na początku mojej drogi filozoficznej, mojej pierwszej pracy, także doktorat był poświęcony Hegelowi. I bynajmniej nie jestem heglistą, ale jestem pokąsany przez Hegla, z tym, że potrafię się odkąsać, co też jest chyba ważne. Ale od Hegla, tak po latach mogę powiedzieć, nauczyłem się kilku ważnych spraw. Przede wszystkim myślenia syntetycznego. Myślenia, które zresztą było także bardzo bliskie świętemu Tomaszowi Zakwinu. Myślenia, które nawet jeżeli spotyka się z jakąś teorią, koncepcją filozoficzną, która działa na nas alergicznie, nie odrzucamy tej koncepcji z góry, tylko staramy się wydobyć z niej to, co jest istotne i w jakimś sensie zachować. Cała wizja Hegelowska na tym właśnie polega, żeby z wielu koncepcji filozoficznych wydobyć jądro, wydobyć to, co najważniejsze i stworzyć z tego jakąś właśnie taką szerszą wizję syntetyczną. A więc myślenie syntetyczne to jest pierwszy element. Drugi element, który nie jest właściwie tylko Hegelowi, ale generalnie w czasach nowożytnych, to jest fascynacja wolności. Ja bardzo nie lubię etykietek i jak słyszę, że jestem konserwatystą, republikanistą,
republikaninę, liberałów, to się zrzyma. Nie, unikam przystatkowania i to jest sporoczyć w takim określeniu, ale bez wątpienia uważam, że nie da się myśleć o człowieku, nie uwzględniając kategorii wolności. To podstawowa kategoria, którą on rzuca, po prostu fałszuje to, kim jest człowiek, a więc wolnościowa perspektywa. Hegel był wielkim filozofem wolności, z tym, że znów wyszła tutaj jego postawa syntetyczna. On nie rozumie wolności wyłącznie jako wolności jednostki. Dlatego wolność ma wymiar wspólnotowy. Mówi o duchu ludzkim, prawda? Duch ludzki, to jest właśnie wspólnota. A jednostki są tylko, jak on to nazywa, momentami wspólnotowego życia. Tu się oczywiście pojawiają pewne niebezpieczeństwa, ale to nie ma co w to wchodzić. A więc perspektywa wolnościowa. I w ramach tej perspektywy wolnościowej Hegel mnie nauczył jeszcze jednej rzeczy. Mianowicie pewnej metody opisywania rzeczywistości społecznej, ale także rzeczywistości ludzkiej w tej perspektywie egzystencjalnej, jako pewne spektrum możliwości. Człowiek jako istota wolna i społeczeństwo jako wspólnota wolnych jednostek no, ma przyszłość otwartą poprzez akty wolnych wyborów. My jako Polacy możemy ten kraj podźwignąć, możemy go zniszczyć. To jest kwestia ostatecznie naszej wolności. Jak opisywać tą rzeczywistość ludzkiej wolności? Ano tak, że można zastanowić się, jakie są graniczne linie możliwości myślenia o człowieku. A więc możemy sobie rozwinąć perspektywę absolutnie najgorszego scenariusza, ale także perspektywę absolutnie najlepszego scenariusza. I to jest takie myślenie, można powiedzieć, w kategoriach idei. Ale idei, na przykład dobrej wspólnoty, ale również idei złej wspólnoty. Możemy zastanawiać się nad człowiekiem, który dokonuje samych dobrych wyborów. Możemy się zastanawiać nad człowiekiem jako kimś, kto dokonuje samych złych wyborów. Z jednej strony mamy perspektywę, już tak rzeczywiście wyostrzając, angelologiczną, gdzie człowiek jest postrzegany jako wcielony anioł, z drugiej strony demonologiczną, gdzie człowiek jest postrzegany jako wcielony diabeł, jako ktoś, kto ma zasadę złą, czy z zasadą wyboru zła, czy zasadą swojego postępowania. I bardzo mi się ta wizja Hegla, ta dwoistość perspektyw spodobała. On to zresztą przedstawia fenomenologię ducha, ten sposób myślenia, od ściany do ściany, prawda? A to, co po środku, to jest ta realna rzeczywistość. I od dłuższego czasu moje teksty właśnie tak krążą, idą albo wzdłuż jednej ściany, albo wzdłuż drugiej ściany. I wybrałem te teksty do ostatniej książki raczej po stronie dobrej wspólnoty, po tej stronie jasnej, po jasnej stronie mocy. Ale 4 lata temu też w Ośrodku Myśli Politycznej wydałem książkę Niemoralna demokracja, gdzie raczej prezentuję tą mroczną stronę człowieka i mroczną stronę wspólnoty. Tą książkę właśnie tutaj przyniosłem także dlatego, żeby pokazać, że okładka również tą dwoistość sugeruje. To jest, na okładce mamy obraz fresk Lorenzo ze Sieny, alegoria dobrych i złych rządów. Na książce Niemoralna demokracja mieliśmy alegorię złych rządów, tu na tronie się taki diabeł, który przypomina wampira, ma zęby, kły, się skręcią w gryz, pewnie w kogoś wokół, otoczony jest złymi aniołami, pycha, nie mogę dokładnie odczytać, zawiść, prawda? Tu z kolei mamy na tronie, no prawdopodobnie jest to stworzyciel, podejrzewam, chociaż nie jest podpisane, no i anioły, justycja, prawda, temperancja, a więc snop. No to jakby pokazuje horyzont mojego myślenia, od ściany
od idealnej złej wspólnoty po idealną dobrą wspólnotę. Myślę, że te teksty jakoś krążą, opisują tą rzeczywistość w ramach tej takiej szerokiej metody, która próbuje tą rzeczywistość bardzo złożoną, wielowymiarową jakoś uporządkować. To może tak na wstępie. Ja ciekaw jestem, jaka będzie trzecia książka, jest to ciekawe. Wyśrodkowy przywracam profesor Miejski. Proszę Państwa, Zbigniew Stawrowski, jak sam przypomniał, najpierw zaczynał od Hegla, ale jeszcze wcześniej wspólnie czytaliśmy świętego Tomasza Ludwika, co było bardzo ciekawe, tam jeszcze profesor Bogdan Szlachta, jak sobie myślę, że to, co charakterystyczne dla tej książki, to jest właśnie odwoływanie się do myślicieli o dość różnej orientacji, ale ważnych dla myśli zachodniej, a więc Platon, i Arystoteles, i Hobbes, i Locke, i Schmitt, Hegel oczywiście, i święty Tomasz z Akwinu. Więc to wszystko pokazuje, że ten, kto się zajmuje filozofią polityczną, podobnie zresztą jak innymi działami filozofii, siłą rzeczy sięga do dziejów tej dyscypliny, dlatego że bez tego się wiele powiedzieć nie da. Znaczy jest takie złudzenie, że można uprawiać w sposób systematyczny filozofię, lekceważąc zupełnie jej dzieje. Na ogół wydaje mi się, że poza nielicznymi przypadkami to są jakieś wybitne indywidualności, które tworzą coś nowego. Natomiast generalnie rzecz biorąc, dyskusja z nieżyjącymi już, czy jakby się chciał powiedzieć, parafrazując tytuł jednego z filmów, martwymi filozofami, to jest dla filozofów rzecz oczywista. Ale to, co mnie tutaj najbardziej uderzyło w tej książce, to jest także pewna myśl, która nie jest może aż tak mocno wyeksponowana. Mianowicie to jest zainteresowanie filozofów politycznych rzeczywistością, w której żyją. I taka próba przemyślenia tego, jakie warunki powinny nastąpić, aby ten stan rzeczy, który się diagnozuje jako mniej lub bardziej zadowalający, mógł być lepszy. I stąd teza mówiąca o tym, że to jest refleksja nad właśnie taką wspólnotą, możliwie najlepszą, też jak cytowany przez autora Arystoteles powiada państwa jako wspólnota szczęśliwego życia. Można byłoby powiedzieć, że to jest właściwie ten zasadniczy cel dążeń ludzkich. No a zadanie filozofów politycznych polega na tym, żeby spróbować opisać, jakie warunki powinny być spełnione, żeby rzeczywiście ta wspólnota szczęśliwego życia została osiągnięta. Arystoteles z racji swojego nastawienia teoretycznego i temperamentu przyjmuje taką postawę umiarkowaną, więc nie mówi o ideale, tylko mówi o czymś, co według niego mogłoby być osiągnięte, ale wbrew pozorom to nie jest rzecz łatwa lub rzecz istnienia. I jak się łatwo domyślić, chodzi o Polskę, wobec czego ta refleksja sięgająca do różnych autorów na różnym poziomie ogólności w istocie rzeczy może być potraktowana jako pewne tło do rozważań, które już dotyczą naszej sytuacji. Ten tekst dotyczący aksjologicznych podstaw konstytucji, który powstał w związku z pracami takiego zespołu zbierającego się u Rzecznika Praw Obywatelskich mieszkającego Janusza Kochanowskiego. To był właśnie zespół, który zastanawiał się nad tym, w jakim kierunku powinna być zmieniana konstytucja z 1997 roku. No bo dyskusje na ten temat się toczą, pojawiają się różne głosy z różnych zresztą stron spektrum politycznego. Warto było wobec tego podjąć taki wysiłek i Zbigniew Stawrowski zaproponował właśnie takie rozważania, które mówiły o tym, jakiego rodzaju podstawy
o charakterze właśnie systemu wartości powinny leżeć u podłoża zmienionej nowej polskiej konstytucji, która byłaby lepiej skonstruowana i może nie byłaby tak przegadana, jak ta, pod której rządami żyje. To jest, wydaje mi się, jeden z ważnych, istotnych aspektów tej refleksji. I te rozważania nie byłyby tak głębokie, gdyby właśnie nie te przemyślenia dotyczące filozofii politycznej i dziejów problemów, którymi się ona zajmuje. Drugi wątek, który wydaje mi się tutaj niezwykle ważny, to jest problem władzy politycznej. I to jest oczywiście zagadnienie, można powiedzieć, klasyczne dla tej dyscypliny, jaką jest filozofia polityczna. I pokazanie różnych aspektów, sposobów patrzenia na władzę polityczną wydaje mi się tutaj ważne, ale najważniejsze stwierdzenie, które dla niektórych uszu przynajmniej brzmi jak orędu, to to, że władza jest czymś nieodłącznym od organizacji społeczeństwa. Znaczy wyobrazić sobie społeczeństwo, które byłoby pozbawione elementu władzy, to jest w gruncie rzeczy zadanie jałowe i nawet jeżeli mamy do czynienia z myślicielami, którzy zastanawiają się nad jakimś stanem pierwotnym, logicznym przynajmniej, gdzie władza nie istnieje, no to bez trudu możemy dostrzec, jak wiele zajmuje im próba pokazania, dlaczego władza jest rzeczą niezbędną. Znaczy konieczność władzy to jest właściwie to, nad czym oni się zastanawiali i Zbigniew Stawrowski nie udaje, że można skonstruować jakieś społeczeństwo, które władzy było pozbawione. Dla niektórych zapewne ten rodzaj właśnie podejścia do kwestii władzy zostanie uznany, czy zostanie potraktowany jako przejaw konserwatyzmu. Prawda? Bo jest takie myślenie liberalne, ale naiwne, bo liberalizm ma różne odmiany, gdzie się sądzi, że im mniej władzy, tym społeczeństwo jest lepiej zorganizowane. To jest prawda, ale tylko w pewnym wymiarze. Jeżeli założymy, że władza w społeczeństwach liberalnych może być niewidoczna tak gołym okiem, ale za to może być całkiem skuteczna. Wtedy oczywiście możemy powiedzieć, że władza nawet w tych społeczeństwach ma do wypełnienia swoją podstawową, starą rolę, która jest po prostu czymś niezbędnym. I to jest, jak mi się wydaje, drugi istotny wątek, bo każdy z tych filozofów, niezależnie od jego orientacji, czy to Locke, czy Hobbes, czy to Hegel, czy Schmitt, czy Święty Tomasz za chwilę, wszyscy oni jakoś do kwestii władzy politycznej się odnosili, nawet jeżeli mieli na uwadze różne sposoby jej uzasadnienia. Jest pewien wątek, który wydał mi się szczególnie interesujący dla kogoś, kogo myśl wcześniejsza inspiruje. To jest mianowicie dostrzeżenie u Platona tych wątków związanych z zagadnieniem umowy społecznej, gdzie, jak słusznie autor zauważa, nie jest do końca jasne, czy Platon referuje czyjeś poglądy, czy też, tak jak potrafi, przedstawia pewną koncepcję, tak jak on uważa, że można byłoby pomyśleć o tym, jak społeczeństwo oparte na umowie społecznej mogłoby być zbudowane. I to jest ciekawe. To znaczy pokazanie Platona jako myśliciela, który jest w stanie niejako wejść w buty innych, prawda, i myśleć przy zasadach przejętych od innych, po to, żeby pokazać, jakie tam ma znaczenie. To dla tych, którzy czytają Platona, to nie jest rzecz zaskakująca, bo to nie dotyczy tylko filozofii politycznej, ale warto na to zwrócić uwagę. A skoro władzy mowa, to oczywistą jest rzeczą, że pojawia się tutaj postać Karla Schmitta. To jest ciekawe, że Karl Schmitt w pewnym okresie w Polsce zaczął być pisarzem czytanym przez zarówno tych, którzy mieli orientację liberalną, jak i konserwatywną, co, jak mi się wydaje, było związane z tym, że niezależnie od jego nie do końca jasnych związków z reżimem Hitlera, był to myśliciel głęboki i potrafił pokazać bardzo istotne wątki i przesłanki myślenia filozofii politycznej. Właściwie trudno sobie wyobrazić, żeby jakaś głębsza
refleksja nad polityką Schmidta pomijamy. Natomiast to, co jeszcze tutaj przyszło mi do głowy przy tej okazji, to jest mianowicie taki problem, który wiąże się z kwestią władzy, ale trochę inaczej. Chodzi mi mianowicie o coś takiego. Jak Państwo mogą stwierdzić, przeglądając tę książkę, że zagadnienie suwerenności władzy właśnie w tych koncepcjach rozwijanych przez Karla Schmidta wiąże się z problemem stanu wyjątkowego, czyli sytuacji, w której trzeba podejmować decyzje, które wprawdzie są przewidziane w niektórych konstytucjach i określane mianem stanu wyjątkowego, ale w istocie rzeczy to są decyzje, które mieszczą się niejako poza pewnym porządkiem prawnym, ponieważ dotyczą konkretnej sytuacji i wymagają mądrości, doświadczenia i umiejętności podejmowania decyzji i ryzyka, że ta decyzja potem może okazać się błędna, a jej uzasadnienie prawne jest dość wątłe, ponieważ po prostu jest tylko powiedziane, że taka sytuacja może się trafić. Przyszło mi do głowy, że w istocie rzeczy istnieje pewna paralela między takim sposobem pojmowania suwerenności władzy, a suwerennością jednostki. Bo proszę zauważyć, że suwerenność jednostki i wolność jednostki jest w tych rozmaitych koncepcjach rozumiana jako pewien stosunek do normy. Prawda? Mogą być normy prawa naturalnego, mogą być normy moralne, ale wolność może być pojmowana jako w istocie rzeczy suwerenna akceptacja bądź odrzucenie takich norm. I to mi się wydaje tutaj ważne, bo to można pokazać, że to, na co Schmidt zwraca uwagę, to nie dotyczy tylko zagadnień ściśle należących do filozofii politycznej, czyli dotyczących relacji między tymi, którym układy sprawują, a rządzonymi, ale także chodzi o władzę, jaką jednostka sprawuje nad sobą. No? I ta sama suwerenność jest czymś tutaj istotnym. Tu można przywołać różnych myślicieli, którzy na to zwracali uwagę, a jednym z nich oczywiście był Kant, który mówił o autodeterminacji. Dla kogoś, kto się interesuje dziejami filozofii politycznej, ważne są także te refleksje dotyczące prawa naturalnego. To są zagadnienia bardzo złożone w istocie. A różnice między sposobami pojmowania prawa naturalnego są ogromne. A to, co mnie wydało się bardzo ciekawe, to jest pokazanie, jak prawo naturalne może być rozumiane na przykład u takiego myśliciela jak Hobbes. Warto pamiętać o tym, że istnieje tutaj taki problem, na który można zwrócić uwagę, kiedy się czyta Świętego Tomasza Zakwinu, mianowicie książek uważał, że istnieje coś takiego jak prawo naturalne. Myśl bowiem nie jest nowa, ale raczej właśnie stara, tylko na różne sposoby interpretowana. Ona wywodzi się nie tylko od stoików, ale nawet wcześniej do tego razu. W każdym razie myślę, że mianowicie są jakieś normy, które mają taki charakter powszechny, bezwzględny, bezwyjątkowy, niepowątpiewalny, jest bardzo stary i oczywiście w pewnym okresie była kwestionowana. Wydaje się nawet, że osiągnęliśmy taki stan, że mówienie o prawie naturalnym przestało mieć jakikolwiek sens, przynajmniej w oczach niektórych teoretyków prawa. Natomiast generalnie rzecz biorąc, wydaje się, że to jest punkt widzenia nietrafny. Otóż przypomnienie tego, że istnieje coś takiego jak prawo naturalne, jest rzeczą ważną, dlatego że w tych dyskusjach dotyczących między innymi także podstaw prawa, które w różnych państwach liberalnych, w tym także w Polsce istnieje, kwestia odniesienia się właśnie do jakiegoś, można powiedzieć, kamienia probierczego w postaci właśnie tak pojmowanego prawa naturalnego, jako pewnych norm, nawet bardzo ogólnych, jest rzeczą niezwykle istotną. W czasach panowania tak zwanego pozytywizmu prawnego to jest, wydaje się, bardzo ważne.
Natomiast przy tej okazji przypomniało mi się, że jednym z takich wątków nowożytności to była debata na temat sumienia. Ale jak wybrnąć z takiej sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze zróżnicowaniem religijnym, które zresztą prowadzi ludzi do agresji. No, wojna 30-letnia była wystarczająco traumatycznym doświadczeniem europejskim, które z tego nie próbowano wyciągnąć pewnych wniosków. Ciekawe były te, które mówiły, że tak, z jednej strony oczywiście pluralizm, tolerancja to jest rzecz niezwykle ważna, bo w ten sposób unikniemy konfliktu. Przy pewnych tam zastrzeżeniach, takich na przykład jak u Locke'a, że ci, którzy są ateistami, nie mają prawa brać udziału w tej debacie, ale jedno jest ważne, to jest mianowicie przekonanie o tym, że sumienie jest czymś, co jest w istocie rzeczy niezależne i człowiek niejako sam ma możliwość interpretowania prawa naturalnego, ale z drugiej strony oni sobie, ci myśliciele, zdawali sprawę z tego, że to jest niebezpieczne. Dlaczego? No bo jest wielość interpretacji. Jak jest wielość interpretacji? To jest wielość pretensji i roszczeń do tego, żeby własna interpretacja była traktowana jako obowiązująca. Jakie jest wyjście? No jedno jest takie, proszę Państwa, które zawsze jest wypominane Kościołowi Rzymskiemu, to jest mianowicie struktura hierarchiczna, papież i decyzje podejmowane przez tę władzę, która jest władzą cywilną i duchową. Ale po drugiej stronie mamy Hobbesa, którego notabene oskarżano o rzecz bardzo dziwną, mianowicie o rodzaj cywilnego papiestwa, znaczy przekonanie, że naprawdę to suweren decyduje o tym, jaka jest interpretacja praw wiary. No, ja nie mówię oczywiście, żeby do tego doprowadzać, wcale bym sobie tego nie życzył, tylko dobrze jest mieć w pamięci te spory i problem, jaki się z tym wiąże, mianowicie, że swoboda interpretacji w pewnych okolicznościach może się okazać groźna, ponieważ prowadzi do skutków politycznych w postaci właśnie walk. A z drugiej strony, żeby zbudować taką wspólnotę, w której taka dyskusja jest możliwa, która do tych walk nie prowadzi, to trzeba się dobrze nawiedzić, tak? I zbudować taki system, w którym mamy, tak jak autor mówi o tym, nie tylko wolność od religii, co jest jednym z takich haseł ostatnio podnoszonych wzorem różnych krajów zachodnich, ale także jest wolność do religii, czyli można powiedzieć, wszystkie te strony, choć są w sporze zasadniczym, mają swoje pewne racje i co najważniejsze, mają prawo do tego, by te swoje racje publicznie przedstawić. Ale z całą pewnością nie jest tak, żeby to miało oznaczać, że ta strona, która jest przede wszystkim oskarżana o uzurpację i nadużywanie władzy, miała być potraktowana jako ta, która powinna w istocie rzeczy z tego sporu ideowego się wycofać. I na koniec jeszcze chciałem powiedzieć, że zgadzam się z taką tezą, która naprawdę jest czasem jednak kwestionowana, mianowicie, że istotną rzeczą jest to, że fundamentem wspólnoty jest jakiś zespół zasad. One mogą mieć uzasadnienie religijne i zwykle jest tak, że ta tradycja, nawet jeżeli ona przybiera taką postać właściwie zaświadczoną, to ma swoje źródła religijne. I warto o tym pamiętać. I tym, którzy tak chcą walczyć z religią, przypominać o tym, że te zasady, które stanowią minimum aksjologiczne, wywodzą się historycznie właśnie z pewnych rozstrzygnięć natury religii. I już całkowicie ostatnia uwaga. Jedna z ciekawszych rzeczy, z ciekawszych pomysłów to są trzy stopnie totalitaryzmu, o których autor mówi. Mianowicie to jest totalitaryzm związany z przemocą, czyli taki typowy, tak jak sowiecki czy niemiecki. Potem jest totalitaryzm kłamstwa, który również jest
związany z tym pierwszym, aczkolwiek jest on nieodrębny. I tu można powiedzieć, że to jest nie tylko komunizm, ale do pewnego stopnia także i nazizm, prawda, w którym kłamstwo, propaganda odgrywała istotną rolę. Z tym, że naga przemoc tam niewątpliwie była bardziej wyeksponowana. I jest wreszcie trzeci totalitaryzm, który najtrudniej jest scharakteryzować, bo to jest ten totalitaryzm, który się w tej chwili rodzi, który oparty jest na samozakłamaniu, na oszukiwaniu się, na używaniu języka, który przesłania za pomocą pojęć mających korzenie liberalne rozwiązania, które liberalnymi zupełnie nie są. I to jest, jak mi się wydaje, bardzo trafne, dlatego że w tych debatach, które się toczą w Polsce, często o bardzo wysokiej temperaturze z racji udziału polityków w tych grupach, zanika jakoś ta świadomość, że mamy tutaj do czynienia właśnie z takim kostiumem liberalnym, za którym kryje się w gruncie rzeczy próba narzucenia pewnego systemu wartości całemu społeczeństwu. No i tyle, przepraszam, trochę za to. Dziękuję bardzo. I proszę o zabranie głosu. Dziękuję także za zaproszenie, za honor przywilej, jakim jest mówił skierowany Proszę Państwa, ja powiem tak, w pewnym etapie życia, jeżeli z Państwa jeszcze na mnie jest, otrzymuje się książkę. Ja jestem w tej komfortowej sytuacji, że otrzymałem tę książkę. Ale wiecie Państwo, większość tych książek, które się otrzymuje, to są to prace habilitacyjne, doktoraty różnego rodzaju. Człowiek zaczyna od razu myśleć o tym, do jakiej biblioteki ją, prawda? I przekazać, jak się tego pozbyć. I chcę Państwu powiedzieć, że to nie jest tego typu książka. To jest, jestem o tym przekonany, to jest książka, którą ja dawałam w bibliotece, no, którą będę chciał mieć pod ręką. Zawsze. Co takiego ważnego dla mnie, niezależnie od pewnych momentów polemicznych, które jak sądzę każdy z nas tutaj, może Państwo też, jeżeli zdołaliście się z tym zapoznać, macie. Otóż, choć to nie jest wprost przeprowadzone, to ona nam pokazuje taki zasadniczy podział na filozofów sprawiedliwości i filozofów porządku. No i to jest może dość oporne, że Państwo da mi się, że to nie ma jakichś ładnych eksplikacji. I bardzo ciekawe jest to zderzenie tych dwóch koncepcji. Tę wspólnotę można budować albo w oparciu o ideę sprawiedliwości, co jest rzeczą skomplikowaną, nie taką jasną. Sprawiedliwość jest zagadnieniem niezwykle skomplikowanym. Jeżeli byście Państwo chcieli wylizgnąć tej skomplikowaności, to zachęcam do zajrzenia do hasła autorstwa pana dziekana Szlachty w słowniku społecznym. Gdzie się okazuje, prawda, jak wiele problemów, różnych zdań na ten temat w toku dziejów powstało. To jest sytuacja, ale tu mamy takich filozofów jak Platon, jak Tomasz chociażby. Kłopot jakiś fundamentalny, który dotyczy tych filozofów, polega koniec końców na tym, mówiąc z perspektywy tych filozofów porządku, że pełni sprawiedliwości nigdy się nie udało osiągnąć, bo ta sprawiedliwość koniec końców w tym ostatnim kroku musi być wprowadzana przez normy czysto ludzkie. Przez prawo tworzone przez człowieka, które, jak wszystko co ludzkie, prawda, pozostawia nieraz wiele do życzenia. Ta linia tych filozofów sprawiedliwości jest trudna także dlatego, że ona musi się odwoływać do intencji, oddziaływać na intencje. W związku z tym ci filozofowie porządku, jak tutaj Hobbes czy Schmitt, zdają się mówić coś innego. Naszym zadaniem, czy zadaniem ponad siły władz, także wspólnoty, jest próba oddziaływania na intencje
nie pojedynczych ludzi, ale zbiorowości. Nam, my musimy oddziaływać na zewnętrzne zachowanie. Wszystko, o co chodzi, jeśli chodzi o ten wymiar wspólnotowy, to sprawić, żeby ludzie nie atakowali się nawzajem, żeby zachowywali normy grzeczności, prawda? Żeby względy sobie okazywali, choć mało jest tych względów, tych altruizmów i duszach, ci filozofowie porządku są tym przekonani. Nie będę tego rozwijał, bo nie chcę rzecz jasna jakiegoś wypadku tutaj Państwu dać, ale wydaje mi się, że to napięcie jest dla mnie tutaj najciekawsze. Zaletą, co jeszcze powoduje, że tej książki się nie poznają? No to jest na pewno język, a w przypadku takiego filozofa jak Hegel, ten sposób wykładany przez pana profesora Stawowskiego, no proszę Państwa, Hegel jest może mało popularny, o czym pan profesor Stawowski nie powiedział ze względu na skromność, ponieważ jest niezrozumiały. I to, wiecie Państwo, to mówią ludzie, którzy trochę uwagi filozofii niemieckiej poświęcili. No, on posłuża się anegdotą, którą czy historię Państwu przytoczę, ja pomiałem z panią profesor Baczkowską-Łagowską, która jest właśnie osobą, która trochę czasu filozofii niemieckiej poświęciła. Kiedy tłumaczyłem jej dojazd do pewnego miejsca i ona tam trafiła bez problemu, to wykrzyknęła do mnie, że ktoś tak Hegla wytłumaczył. No? Ale proszę Państwa, poza wstępem do filozofii dziejów, no, Hegel jest strasznie trudnym filozofą. I dlatego w tym jest waga. Oczywiście waga tej książki jest tym, co pan Kuliński powiedział, bo cała ta kwestia prawa naturalnego. Tam jest wiele kapitalnych, rozjaśniających sprawy uwag, które pomagają myśleć. Więc wydaje mi się, że z Hegelem dzisiaj jego niepopularność, to tu bardziej to łączy, prawda? A nie z Popperem, bo to jest już chyba te rzeczy wyjaśnione. I wydaje mi się, że ten waga podjętych tematów w tej książce, no także tym się zaznacza, że zostali omówieni w pewnych aspektach filozofowie doby kryzysu. Ja nie mówię niczego oryginalnego, ale Raymond Aronto chyba najlepiej wyraził, tak? Że najważniejsze rzeczy na temat polityki powiedzieli filozofowie, którym się usuwał grunt pod nogami, którzy rozumieli, że którzy się wznieśli na szczyty rzetelności myślenia, powagi, precyzji także, bo rozumieli, że może nie być drugiej okazji. No, tak jest w przypadku i Platona, i Arystotelesa, i Hobbesa, rzecz jasna, i Schmidta także. No, zwróćcie Państwo na to uwagę. To nie jest tylko oryginalna, może nie moja, ale ona nam się wydaje głęboko. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jestem w bardzo nieznacznej sytuacji, dlatego że z największą przyjemnością przyjąłem zaproszenie do tego panelu. Natomiast ja nie jestem filozofem politycznym i jestem bardziej konstytucjonalistą, chociaż filozofią polityczną zajmuję się również. Muszę również przeprosić pana profesora Stawowskiego, że niestety nie zdążyłem przeczytać książki, bo i nawet nie dostałem znacznie wcześniej. Natomiast dostałem pięć takich pytań, które były podstawą do rozpoczęcia tej dyskusji. Oczywiście nie mam tutaj najmniejszych szans podjęcia dyskusji z Państwem filozofami. Natomiast chciałem się skupić na kilku takich zagadnieniach, które się przewijają w tych pytaniach, które były tutaj przesłane i które też w jakiś tam sposób się pojawiły wśród moich przedmówców. Mianowicie o tym, czym ma być wspólnota, którą się nazywa Europą i jak ona się właściwie ma do czegoś, co się nazywa takim konkurencyjnym projektem politycznym, który ciągle się wydaje, są Stany Zjednoczone. I wydaje mi się, że Europa jest na drodze przedefiniowania tego wszystkiego, co
wykłada się na zajęciach filozofii politycznej, no mówiąc inaczej, odrzucenia tego wszystkiego. Państwo tutaj mówicie o Hegelu, o Hobbesie, o Locke. A jak się czyta list, który dostał profesor Piotrowski w Parlamencie Europejskim, to jest członek PiS-u, który zorganizował przesłuchanie w sprawie telewizji TVP, gdzie jedna z uczestniczek parlamentu napisała mu list, który stwierdzał, że ona sobie nie życzy, aby w parlamencie zapraszano ksenofoba, nietolerancyjnego, dyskryminującego, bla, 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 bla. To ja zobaczyłem w tym, oczywiście, w tej wielkiej, oświeconej Europie, no, sowieckiego niejako inżyniera dusz, który mówi językiem kompletnie nie mający nic wspólnego z realnością świata, w której funkcjonuje, ale który jest narzucaniem pewnego rodzaju wyobrażenia na świat tych, którzy mogą w nim funkcjonować i którzy nie mogą funkcjonować. Proszę wziąć pod uwagę, że bardzo często tutaj Państwo się posługiwali się pojęciem prawa naturalnego. Już kultura polska, filozofia polska nadal tak naprawdę porusza się w obszarze prawa naturalnego, czy tego świata, który związany jest z prawem naturalnym, co wynika również oczywiście z kultury chrześcijańskiej, czy z kultury katolickiej jakoś tam funkcjonującej. Otóż Europa współczesna, to znaczy te główne ośrodki definiujące język mówienia o polityce, mówienia o wspólnocie europejskiej, kompletnie ten język odrzuciły. Jeszcze w latach 50. na listach niemieckich, w odniesieniu do tego, co się stało z Europą w czasie II wojny światowej, próbowano nawiązać do powrotu do zdradzonej Europy, którą była oczywiście Europa przed nowoczesnością, czego wynikiem był symbolicznie mówiąc Hitler. Tak od tej symbolicznej daty 68 roku przyjęto zupełnie nową narrację o tym, czym ma być Europa. I tutaj takim punktem zwrotnym było zdefiniowanie utopii, która ma być utopią wynikającą z pewnego rodzaju projektu negatywnego. Oczywiście tym projektem negatywnym była cała historia europejska, która doprowadziła do katastrofy, ale ta historia europejska, która doprowadziła do katastrofy, była historią, w którą wrzucono wszystko, to znaczy wrzucono generalnie rzecz biorąc nie tylko Hitlera, ale wrzucono oczywiście chrześcijaństwo, wrzucono wszelkiego rodzaju zaszłości z czasów dawnych, to co przetrwało do dzisiaj, państwo narodowe, nacjonalizm, patriotyzm i od tego momentu mieliśmy budować wspólnotę na nowej podstawie. I teraz powstało pytanie, na czym ta wspólnota ma być budowana? No i ta wspólnota niestety jest budowana na trzech takich emancypacjach, trzech takich wyzwoleniu. To jest wyzwolenie pierwsze, które jest może najbardziej niewidoczne, ale w gruncie rzeczy niezwykle istotne. Mianowicie wyzwolenie ekonomiczne, to znaczy emancypacji ekonomicznej, czy rynki, które działają praktycznie rzecz biorąc bez skrępowania. Drugą taką emancypacją, czy wyzwoleniem, to jest wyzwolenie oczywiście prawa. Prawa do czego? No, prawo ma nie funkcjonować jako rodzaj realizacji sprawiedliwości poprzez spekulację, ale poprzez powrót do sprawiedliwości rozumianej jako realizacja praw. Ale oczywiście prawo ma być zakorzenione w nowej antropologii, ponieważ kłócimy się o co do różnego rodzaju koncepcji człowieka, w gruncie rzeczy wychodzimy od negatywnej koncepcji człowieka, to znaczy tak naprawdę antropologii imperialnego ja, czyli subiektywnego poczucia mojego własnego dobra, co oznacza oczywiście przełożenie na absolutną tolerancję i niepodejmowanie jakiejkolwiek polityki z kimkolwiek, kto zdefiniuje swoje pojęcie. To oczywiście, jeżeli nie działa tutaj na drodze przemocy, przynajmniej zdefiniowanej przez tych, którzy próbują to skodyfikować.
I w takiej roli oczywiście prawa nagle jedną z najważniejszych instytucji są sędziowie. Sędziowie Trybunałów Konstytucyjnych, dlatego że nie ma możliwości zdefiniowania, czym jest katalog zamknięty praw człowieka. Prawa człowieka stają się nieustanną historią rozszerzania ich w nieskończoność, bowiem nie ma żadnego kryterium rozstrzygnięcia prawomocności jednego czy drugiego prawa. No i trzecia emancypacja, która jest konsekwencją tej też antropologii, no to jest oczywiście emancypacja moralności. Moralności jako takiej nie ma, dlatego że ludzie rzeczywiście jesteśmy w stanie zgodzić się z zasadą niczego. Inicjatywy wszelkiego rodzaju rozważania o idei sprawiedliwości, idei prawa naturalnego skłonęły Auschwitz. W związku z tym rzeczywiście ta idea chłopcowska, nie rańmy się, bądźmy mili dla siebie, nie próbujmy dyskutować o normatywnych podstawach moralności, jest tutaj podstawą. Z tym, że te trzy emancypacje w gruncie rzeczy tworzą społeczeństwo, które jest totalnie antyspólnotowe. To znaczy, jeżeli Węgry dzisiaj mają 800 tysięcy ludzi, którzy są niewolnikami 40 czy 30-letnich kredytów, a to oznacza, że jedna trzecia społeczeństwa, bo to są rodziny, to znaczy generalnie rzecz biorąc, że utraciły suwerenność nad swoją własną historią i w tym momencie możemy mówić o zapomnieniu o jakiejkolwiek tutaj innej historii. Wracam jeszcze, żeby tego nie kontynuować. Te emancypacje, które wyniknęły z gigantycznego strachu oczywiście przed tym, co się stało, a teraz mieliśmy ten strach w jakiś sposób oswoić, no, mają jednak pewnego rodzaju uzasadnienie filozoficzne. Są wszelkiego rodzaju pobuczyny, bo nie Hegel oczywiście, tylko po Kancie. Innymi słowy, Kant jako źródło tego autonomicznego rozumu. No tylko tak naprawdę narracja kantowska jest martwa. Innymi słowy, w momencie, w którym nie ma jednego narratora narzucającego ludzkości pewną spójność świata i wynikiem tej narracji jest moje właściwie autonomiczne ja, praktycznie rzecz biorąc idziemy w kierunku karty praw podstawowych, która jest nieskończoną, oczywiście życzeniową listą spraw, które możemy realizować. Taka uwaga jeszcze odnośnie tej religii. Pan Przewodniczący, który powiedział bardzo istotną rzecz. Religia została zdefiniowana jako zagrożenie wolności. W związku z tym powinna być zneutralizowana albo sprywatyzowana. I to jest oczywiście przemoc symboliczna gigantycznej proporcji. Proszę zobaczyć, co zrobiono z Piusa XII. Pius XII został zdefiniowany jako wspólnik Hitlera. Oczywiście nie chodzi tutaj o ani Hitlera, ani o ratowanie Żydów z Holokaustu, tylko chodzi o proces tak zwanej kryminalizacji przez asocjację, to znaczy przez związanie Piusa, czyli Kościoła katolickiego, z największym wrogiem, który doprowadził do Hitlera, a zatem zdelegitymizowanie go w języku publicznym jako tego, który może mieć legitymowany głos w dyskusji publicznej. I takich oczywiście działań we współczesnej Europie, mających rozmontować wszelkiego rodzaju wspólnotowe rozumienia rzeczywistości, są gigantyczne. No, państwo narodowe jest oczywiście tutaj klasycznym tego przykładem. Wszelkiego rodzaju lojalności związane ze wspólnotą historyczną, kulturową, pamięci, wolności są traktowane jako zagrożenia. Osłabianie historii, literatury, filozofii, wszelkiego rodzaju odnoszenia do
głębokiej porównawczej pamięci jest tego elementem. I wspólnotę tworzy kto? Wspólnotę tworzy oligarchia. Nowa oligarchia, która zaczyna tak naprawdę być pod szeroką kontrolą i poza wszelkiego rodzaju tutaj zdefiniowaniu. I ta oligarchia jest w tej chwili w Europie oczywiście największym niebezpieczeństwem tego, co się stanie z Europą i co, w jakim kierunku Europa pójdzie. Jeżeli Komisja, jeżeli Rada Europy wysyła sygnał do wszystkich krajów, że mają przedefiniować na przykład pojęcie płci, które jest tylko projektem kulturowym, to generalnie rzecz biorąc, to oczywiście jest tradycyjny, feministyczny, radykalny postulat, który stał się już postulatem państwa europejskiego, mówiąc w skrócie, to oznacza to, że wszelkiego rodzaju instytucje, które są instytucjami wspólnotowymi, są problematyczne i że mają zostać rozmontowane i wyzwolone z tego kulturowego rozumienia płci. Ale jeżeli nie kultura, nie natura, nie prawo danej wspólnoty dyktuje tam relacje między płciami, no to dyktują nam oczywiście nowi oligarchowie, którzy w danym momencie będą decydowali, czy już jesteśmy wyzwoleni, czy jeszcze nie do końca. A moralność zatem przestaje być moralnością w sensie poszukiwania uniwersalnego punktu odniesienia dla ludzkiego bytu, a staje się definiowanymi ad hoc w zależności od oligarchicznych tutaj potrzeb sprawami społecznymi. Nagle wszyscy walczymy z globalnym ociepleniem, potem z minami przeciwpiechotnymi, potem oczywiście z otyłością, potem ze złym jedzeniem w szkołach. Te społeczne, niejako historie narzucane zastępują nam namysł nad istotą wspólnotowego życia. I tutaj taka jeszcze zdroworozsądkowa uwaga odnośnie tej religijności. Otóż, proszę Państwa, tak naprawdę mamy do czynienia z przełomem, który zaczął się w XVI wieku. Z punktu widzenia politycznego jest oczywisty, to znaczy w XVI wieku, mówiąc symbolicznie, skończyła się dualistyczna koncepcja suwerenności. Średniowiecze nie miało pojęcia suwerenności, miało sieciowe pojęcie suwerenności. Natomiast myślicie, tacy jak Hobbes, Machiavelli, a zdefiniowali suwerenność jako skupioną w jednym momencie i każda inna suwerenność była traktowana jako swoistego rodzaju zagrożenie. Odpowiedzią na niebezpieczeństwo tej suwerenności miało być państwo konstytucyjne. Innymi słowy, takie rozumienie instytucji, takie ich powiązanie, aby wzajemnie się te instytucje tworzyły. Europa poszła w tym kierunku, dlatego poszła jeszcze oczywiście tutaj koncepcja francuskiego rozumienia polityczności. Ona jest, na tym zakończę, zupełnie inna od amerykańskiego rozumienia suwerenności. Amerykanie oczywiście lokują suwerenność w ludzie, tak jak francuska rewolucja wylokowała w ludzie, ale ten lud rozumieją zupełnie inaczej. Francuska narracja ludu demokratycznego jest swoistego rodzaju bytem idealnym. Oczywiście bardzo przepraszam, mogę mówić bzdury, tego znam tylko i wyłącznie Statarkiewicza. Ale amerykańska koncepcja ludu jest koncepcją kompletnie nieidealistyczną. Jest koncepcją federalistyczną. Innymi słowy, rząd ma niezwykle ograniczoną tutaj kompetencję do działania na społeczeństwo i jego zadaniem jest konserwowanie społeczeństwa cywilnego, które samo sobie będzie wiedziało, jak zorganizować swoje życie. I w tym sensie ta koncepcja ludu jest koncepcją, która wychodzi nie od stworzenia tego idealnego ludu, który ma na końcu sam sobie nadać idealne prawa, tylko od całego bałaganu istniejącego społeczeństwa, które to państwo ma jedynie organizować. I bitwa na przykład, która się dzisiaj toczy w Stanach Zjednoczonych na temat obamowskiej
ustawy zdrowotnej jest nie o tą rzecz ustawy, tylko o to, że generalnie rzecz biorąc, państwo federalne nagle zaczyna organizować gigantyczną sferę życia ludzkiego, przy mandatu politycznego, wbrew ludziom dla jego dobra. I chyba na tym zakończę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja zapraszam Państwa do dyskusji. Bardzo proszę. Proszę Sasia do dyskusji, bardzo serdecznie. To może ja pierwszy. Ja chciałbym poprosić Pana Profesora o rozwinięcie tego wątku z ostatnich stron tej książki. Wątku pomimo tej świetlanej okładki pesymistycznego, czyli trzeciego stopnia totalitaryzmu. Bo tu Pan przedstawił tę książkę jako optymistyczną, ale to się kończy tak sobie, musimy przyznać. Więc ten krótki, te krótkie kilka czy kilkanaście zdań na temat trzeciego stopnia totalitaryzmu postawił jakiś niedosyt u czytelnika. Bo tam się pojawia trochę pewnie Alana Bluma, troszkę Hannah Arendt i tych tez o upadku czy o osłabieniu autorytetu i tradycji zapewne. Chciałoby się trochę więcej posłuchać na temat tego trzeciego stopnia. Bardzo proszę, no, może przedstawić, może w krótkich czasie rozwinąć, ale bardziej chodzi mi o to, jasne jest, jak poradziliśmy sobie z pierwszym i drugim totalitaryzmem, czyli z nazizmem, z komunizmem. Ten trzeci jest o wiele trudniejszy. Trzeci atakuje zarówno nazizm, jak i komunizm. Nie atakował wprost wspólnotę czy autorytet, on je zniekształcał. W przypadku tego trzeciego stopnia totalitaryzmu mamy do czynienia z takim zupełnym odcinaniem tych tradycyjnych właśnie kategorii filozoficzno-politycznych. Ten pomysł totalitaryzmu, hierarchizowania totalitaryzmu i wskazania na totalitaryzm trzeciego stopnia przedstawiłem w tekście bardzo niedawno. Tutaj na konferencji w Krakowie zostało to zaprezentowane na ulocie. Główne wyzwania filozofii po 80, filozofii polityki po 89 roku. Tam idzie jakby o dwóch perspektywach myślenia filozoficznego w polityce. Z jednej strony filozofia polityki jest filozofią wieczną, to znaczy ma jeden podstawowy problem od samego początku, czyli dobrze zorganizowana wspólnota polityczna. I tu oczywiście są różne podproblemy, ale od czasu do czasu pojawiają się problemy konkretne, bardzo potężne problemy, które rewoltują dotychczasowy sposób myślenia, zmuszają myślicieli do całkowitego zmiany paradygmatu myślenia. Takim przełomem był na przykład upadek Cesarstwa Rzymskiego. Wielkie dzieło świętego Augustyna, Decivitate Dei, pisane w momencie, kiedy barbarzyńcy zajęli Rzym i spustoszyli Rzym. Następnym takim momentem to były czasy reformacji, wojny religijnej. Trzeba było zacząć o tym myśleć, bo to był konkretny problem praktyczny, jak przeżyć w takiej sytuacji wojny trzydziestoletniej. No i dla nas takim wyzwaniem, dla naszego pokolenia, to jest totalitaryzm, po prostu. Totalitaryzm objawił się w XX wieku i nie da się myśleć o polityce, jeżeli tego wątku nie uwzględni. Znów w tej chwili żyjemy jakby w takim antrakcie, prawda? Nazizm upadł w 1945 roku, upadł, no został rozbity, został siłą zniszczony. Powiedzmy, po 1989 roku upadł i nagle wydaje się, że znów przestaliśmy o tym myśleć. Tak jakbyśmy powielali te złudzenia czasów oświecenia XIX wieku, że czeka nas tylko stopniowy postęp, coraz będziemy bogatsi, zdrowsi, młodsi, prawda? I
żadna niespodzianka nas nie czeka. Ja mam wrażenie, że tylko w oparciu o zasadę indukcji powinniśmy raczej się spodziewać, że kolejny totalitaryzm się pojawi. Podejrzewam, że może być bardziej niebezpieczny, bardziej zjadliwy, jakaś nowa forma może się pojawić, w porównaniu do której te dotychczasowe były w jakimś sensie dużo mniejsze. No i teraz pytanie, czy rzeczywiście coś takiego jest. No ja myślę, że trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że totalitaryzm, ja to nazywam drugiego stopnia, komunizm, no, był przede wszystkim na kłamstwie zbudowany. Nazizm przede wszystkim na przemocy. I tu była mieszanina, ale rzeczywiście proporcje były inne. Jak wiadomo, on walczył o pokój i o piękne idee. Nazizm bezpośrednio mówił, o co mu chodzi. No ale właśnie, z komunizmem tak naprawdę sprawa nie została załatwiona. On się rozbił. Nie było żadnej Nurembergi. Także intelektualnie sobie nie poradzili się z komunizmem. No i powstaje pytanie, czy przypadkiem nie pojawiają się pierwsze symptomy jakiejś nowej formy totalitarnej. Prawdę powiedziawszy, ja dużo więcej pisałem na ten temat w książce poprzedniej, pokazując pewne niebezpieczne zjawiska, czyli w tej niemoralnej demokracji, dotyczące pewnych zjawiska, które się pojawiają właśnie w systemie demokratycznym, gdzie system ustrojowy demokratyczny pozostaje w konflikcie ze strukturami państwa prawa, które mają, to są po prostu wynalazki czasów nowożytnych, tym porządkiem, prawda, porządkiem, który pozwala ludziom bezpiecznie na tym minimalnym poziomie, prawda, jakoś współprzebywać na jednym terytorium, mimo zasadniczo różniących się światopoglądów, religii itd. Jest taki tekst Barbarzyńcy w garniturach, bardzo Państwu polecam, gdzie ten opis nadchodzącego totalitaryzmu jest chyba najbardziej, też bym powiedział publicystycznie, ale tak konkretnie zarysowany. Ale żeby jednak odpowiedzieć na takie zwiastuny totalitaryzmu, one tutaj w tej naszej rozmowie się pojawiają. Pierwsza rzecz to jest kwestia praw człowieka. Praw człowieka. Proszę Państwa, dla komunizmu prawa człowieka to było oczywiście hasło, którego nikt nie przestrzegał, ale okazało się, że prawa człowieka te podpisane mamy w jakimś sensie też bardzo podważały fundamenty systemu komunistycznego. Teraz problem jest większy, bo prawa człowieka są rzeczywiście wielką wartością. Tylko okazuje się, że nagle wszystko jest prawami człowieka. Dokonuje się inflacji praw człowieka i obok autentycznych praw człowieka mówią się rzeczy, które nie są żadnymi prawami. Są przywilejami grup, są jakimiś wymyślonymi projektami reform społecznych i ludzie w pełni dobrej woli walczą rzeczywiście o wprowadzanie praw człowieka w gruncie rzeczy, nie mając świadomości, niszczą to, co jest tak naprawdę prawem człowieka. Tu jest taka mała polemiczna uwaga do pana profesora. Akurat tak mi się wydaje, że myśl Kanta w kontekście praw człowieka wcale nie jest martwa, jest niezwykle żywa i akurat w oparciu o myśl Kanta i jego rozumienie autonomii, bo autonomię różnie też można rozumieć, znajdziemy uzasadnienie dla elementarnych praw człowieka, tych, które John Locke sprowadzał do szeroko rozumianego prawa własności. Kant mówi o lechu, tłumaczy jako słuszne uprawnienie dotyczące poszanowania życia, nienaruszalności cielesności, prywatności rodziny, poszanowania umowy, do prawa również do reakcji na niesprawiedliwy, na przymus, prawda, na drugiej stronie, na agresję. Kant również wymienia jako niższego stopnia już prawa polityczne, ale one mają mniejszą rangę, mniejsze znaczenie niż te elementarne prawa człowieka, o których mówiłem wcześniej. Wszystkie inne rzeczy z perspektywy Kanta to jest bzdura i fikcja. I w żaden sposób sobie myśli nie da się tego doprowadzić. Ale pozostawmy tą taką polityczną uwagę, ale kwestia inflacji praw człowieka. Poprzez ideologię praw człowieka zagrożone są autentyczne prawa człowieka. I to jest jakby znamie nowego prawa. Piękne idee, wartościowe same w sobie, są tak reinterpretowane, że w gruncie rzeczy stanowią zagrożenie cywilizacyjne.
wytwór też czasów nowożytnych, czasów konstruktów religijnych, a więc wynalazek, jak zabezpieczyć pokój między różniącymi się wspólnotami. No i mamy w tej chwili tą piękną ideę interpretowaną jako wolność pod religią. W lepszej, takiej bardziej dyplomatycznej formie to mówi się wolność od religii i wolność do religii. Wolność od religii jest całkowitym zaprzeczeniem wolności jako takiej. Proszę Państwa, co to znaczy wolność od religii? To znaczy, że nie można publicznie prezentować to, co dla nas ma największą wartość. Można prezentować wszystko inne, prawda? Tylko nie można prezentować tego, co dla nas jest najważniejsze. Okazuje się, że możemy być wolni w tym sensie, że wybierzemy sobie wodę, prawda, gazowaną albo niegazowaną, ale nie możemy wybierać tych rzeczy, które naprawdę stanowią rodzaj naszej tożsamości. Co więcej, zafałszowanie idzie jeszcze dalej. Artyści, prawda, mogą prezentować wszystko. Też można powiedzieć ich największe wartości. Artysta, który, przepraszam, zrobi performance i nam się tutaj na środku załatwi, prawda, jakąś flagę w to jeszcze wepnie, to będzie artysta, to jest wolność prezentowania najwyższych wartości estetycznych. Tu nie ma problemu, ale jakby ktoś powiesił zbyt wielki krzyż na sobie, prawda, albo jakąś inną symbolikę religijną, albo by się powołał na Pismo Święte w argumentacji, prawda, jakieś w dyskusji, no to jest absolutnie zabronione, to jest naruszenie wolności. Znów widzimy, że tu się dzieje coś w głowach ludzkich. Nie ma tutaj przecież żadnego przymusu. Ludzie sami siebie, wpuszczają do swojej głowy jakieś chore struktury myślowe, zakłamują się sami i pewni dobrej woli będą walczyli, prawda, o tak rozumiane prawo człowieka, o tak rozumianą wolność religijną, nie mając świadomości, że w ten sposób stanowią przygotowują porządek, który będzie zagrożeniem dla człowieka i również robią wszystko, żeby zniszczyć elementarną wolność człowieka. Wolność, która właśnie polega na tym, że również mamy prawo prezentować to, co jest dla nas najważniejsze, to, co kochamy. Luther powiedział, to, co kochasz, to jest twój Bóg. Okazuje się, że nie będziemy mogli pokazywać publicznie tego, co kochamy. Tylko wszystko ma być takie nijakie i nijakie. I to ludzie robią w najlepszych intencjach, prawda? Taka świadomość zapanowała. To też jest pewna ideologia. Nazizm miał swoją ideologię, komunizm miał swoją ideologię. I tu też się pojawia taka bardzo rozproszona ideologia, która robi tak naprawdę wodę z mózgu. Za tym pójdą również pewne praktyczne konsekwencje, bo już się proponuje rozwiązania prawne w tym kierunku idące, które będą wymuszały za pomocą przymusu państwowego pewne zachowania, ale te zachowania, które będą realizowały tą ideologię. No to może. Dziękuję bardzo. Może ktoś z Państwa? Bardzo proszę. Pani wczerwamy. Zbyszku, ja tylko tak chciałam dopowiedzieć, czy dobrze rozumiem. Największym zagrożeniem praw człowieka jest reinterpretacja, bo to powoduje inflację, tak? Nie uważasz, że to jest klucz bycia konserwatystą? Czy w ten sposób nie wprowadzamy żadnych możliwych zmian, bowiem to grozi inflacją? Ale ja nie powiedziałem tylko żadnych zmian. Powiedziałeś, reinterpretacja jest najgorszym zagrożeniem, czyli trzymajmy się. Wprowadzenie nowych, chociażby pan profesor powiedział o płci. Czyli co, to co jest dobre, a to co ma być z gruntu jest złe? Nie, odwrotnie, wprowadzajmy zmiany, ale żeby to były dobre zmiany. Najpierw zastanówmy się, jak to ustalamy. To ustalamy, przepraszam, sędziowie są do Trybunału Konstytucyjnego. Nie usłyszałem. Kto ustala, co jest dobre, a co jest złe? Najpierw ustalamy to na poziomie debaty, na poziomie intelektu. Zastanawiamy się nad tym. Potem to jest, jak sędziowie Trybunału Konstytucyjnego działają. No przecież oni też żyją w pewnej przestrzeni intelektualnej. Przejmują pewne wzorce zachowań, pewne ideały. I potem będą tych ideałów... Znaczy, ja myślę, że jeżeli życie jest dynamiczne i trzeba zdefiniować płeć, to nie można tak a priori powiedzieć, oj, uwaga, źle.
Ale i ty się tutaj jawisz, przepraszam, jako absolutny konserwatysta. A dlaczego trzeba? Trzeba debaty i trzeba odpowiadać na ducha dziejów. Oni zakonserwowano, prawda? Oddaję głos na głowę. Ale przepraszam, do tego prawda? Do redefinicji płci. Oczywiście trzeba nad tym debaty, ale to wcale nie znaczy, że mamy to bezkrytycznie natychmiast przyjmować. Bo ja bym w ramach tej debaty powiedział, że próba definiowania płci w kategoriach kulturowo-społecznych nie jest niczym nowym. Przypomina mi się któraś tam teza o Feuerbachu, Karola Marxa, który powiedział o człowieku jako takim, że istota człowieka to nie jest coś, natura, która w nim tkwi, tylko to jest całokształt stosunków społecznych. Przecież koncepcja kulturowa płci jest dokładnie tą samą definicją, tylko odniesioną do płci. Prawda? Człowiek nie ma natury, kobieta nie ma żadnej natury. Tak, właśnie. Tylko jest kwestią umowną, prawda? Kulturowo, czy indywidualnie, czy jeszcze, czy historycznie zmienną, prawda? To jest jeszcze jeden element. Ta definicja płci oczywiście jest według tych, którzy tą definicję tworzą. To nie jest tak, że zostawiamy sobie tę definicję dla filozoficznych rozważań. Jeżeli pani przeglądnie teraz na przykład postulaty edukacyjne, które Unia Europejska rozesłała na razie w zasadzie jako postulaty dla szkolnictwa, to jest pranie ideologiczne mózgu według radykalnego feminizmu. Skąd się bierze niebezpieczeństwo? No niebezpieczeństwo bierze się przede wszystkim, że tam jest pewna określona antropologia uznana za nie debatowałem. Powiedział pan, że pierwszym takim tutaj odrzuceniem to jest odrzucenie nienaruszalnych różnic płciowych, które oczywiście wynikają z pewnej antropologii, na przykład religijnej. I można powiedzieć, że ci, którzy tego nie uznają, mają do tego prawo. Ale dlaczego mają do tego prawo na przykład w kwestii religijnych, którzy wychowują sobie dzieci w pewnej koncepcji? Gdyby tak, w tym wypadku Unia Europejska zmierza w kierunku totalitarnego prania mózgu. Drugie założenie w sprawie tego rozmontowania płci, czyli genderu, jest jeszcze tragiczniejsze. To oczywiście cała, jakby to powiedzieć, konsekwencja założenia, które jest błędne. To jest założenie, że istnieją osobne losy kobiet i mężczyzn. Otóż nie ma osobnych losów kobiet i mężczyzn. To jest jeden ludzki los i historycznie bardzo ciężko trzeba było czasami pracować, jak je połączyć wspólnotowo, ale w momencie, w którym założymy, że wszystko jest płynnością i opieramy tą granicę na prawach i wzajemnych negocjacjach, to nikt nie wspólnota, jest tylko naga władza, której prawa są jedynie oczywiście... To, co się stało w relacjach, jest taką moją książeczkę, na temat feminizmu amerykańskiego. To, co się stało między relacjach kobietami a mężczyznami dzisiaj, gdzie miało być tak cudownie i wspaniale, jest dokładnie odwrotnie. A przede wszystkim nie ma tego pojęcia. To jest pytanie do pana profesora. Czy pan profesor uważa, że tak naprawdę absolutnie fundamentalnym błędem tych dyskusji jest odrzucenie pojęcia prawa? Ja może jeszcze dodam pytanie pomocnicze. Tutaj padła teza, życie jest dynamiczne. Ja rozumiem, że tu chodziło też o to, że natura ludzka jest dynamiczna, tak? Czy jeżeli tak, to znaczy, że mamy kogoś, kto ustala kierunek, czy zwrot tej dynamiki, tak? No bo domyślam się, że tu, jeżeli my wskażemy dynamikę natury ludzkiej, taką teleologiczną, tak? Celowościową, mistyczną, no to już domyślam się, że co do takiej dynamiki to nie znajdziemy takiej akceptacji, prawda? No właśnie, czyli mamy do czynienia z dynamiką, ale tam warunkiem, że ta dynamika jest wskazywana przez jakiś odpowiedni nurt. Czy można... Czy musi być wskazywana przez jakikolwiek nurt? Dynamika jest wewnętrzna, ona dzieje się od środka. Ona jest jakby wypadkowo mnóstwa różnych sił, które oddziałują. W tej chwili relacje te wspólnotowe między kobietami a mężczyznami są totalnie inne niż 100 lat temu.
Dobrze, jeżeli ja zwrócę uwagę tu na dynamikę właśnie celowościową, tomistyczną, to zostanie ona odrzucona, prawda? Więc w tym momencie już mamy tutaj do czynienia z jakimś segregowaniem dynamiki. Dynamika genderowa, owszem, ale już wskazywanie człowiekowi, że jego celem jest to, na co zwraca uwagę Tomasz, to już jest passé, prawda? No więc mam tutaj do czynienia z jakimś rodzajem. Dlaczego jest nie jedna dynamika? Ja tego nie rozumiem. Jeżeli mój przyjaciel, który jest Żydem, ma 11 dzieci, jest ortodoksyjnym Żydem, to co ma do tego dynamika? Jego dynamikę wyznacza jego świat. Tak, ale w jego świecie, ten jego świat, który kiedyś był strasznie naturalny, w tej chwili staje się taki dość wyjątkowy, prawda? W związku z tym my tutaj rozważamy jakie konsekwencje dla całej wspólnoty. Ta wspólnota przez pewne swoje organy, ona oddziałuje na edukację, oddziałuje na prawo i tak dalej. I teraz wedle czego mają się te prawa i edukacja działać? Wedle tego, co jest większością, wedle tego, co jest mniejszością, wedle tego, co było dawniej. I ten Żyd z 11 dziećmi ma ustalać dalej kierunki edukacji, czy też to musi się w jakiś sposób pewien w prawie usankcjonowany zdynamizować po prostu. No, wydaje się, że to jest naprawdę dość płynna rzeczywistość, mimo że kobiety są kobietami, a mężczyźni mężczyznami, jest inaczej. No, nie zauważacie tego panowie? To jest inaczej. Pan przyjmuje monistyczną koncepcję rzeczywistości. Komu przeszkadzasz są światy autonomiczne? A ty pan jest na ludzkiej wolności. Tak, tylko że w tej chwili właściwie to jest takie zabęd, bo zauważmy, że poprzestanie na tym, co jest, jest sankcjonowaniem bardzo wyrazistej struktury moralnej, społecznej, politycznej. Wobec tego to nie jest tak, że jak zostawimy jak jest, to będzie wszystko w porządku. Nie. To jest w tej chwili, wydaje się, że napięcie między rozmaitymi wizjami świata, rozmaitymi wizjami społeczności, wychowania, kobiety, mężczyzny. I teraz mam wrażenie, że w tym pulsującym świecie to musi się jakoś ze sobą gniatać. To znaczy coś musi prowadzić jakby do pewnych rozwiązań, ale te rozwiązania nie są już dane na samym początku. Ja przyznam szczerze, że strasznie dziwnie, bo jak dyskutuję ze Zbyszkiem, to zawsze myślałem, że myślę prawicowo, a zawsze taki lewak z ja nie wiem, czy to nie jest właśnie konsekwencją takiej siłowej. Dwa zdania powiedzieć, bo więcej się nie da, bo to jest dyskusja na całe życie. Ale po pierwsze tak, oczywiście jest kategoria prawa, to znaczy nawet więcej niż prawa, prawda jest zgodnością myśli z rzeczywistością. Powinniśmy się przyglądać się rzeczywistości i starać się tą rzeczywistość dobrze, jak najlepiej, jak potrafimy opisywać. No to jest ten postulat prawdy, bo są tacy, którzy tym się nie zajmują, tylko tworzą konstrukty ideologiczne i za pomocą tych konstruktów, do tych konstruktów dopiero naginają rzeczywistość. To jest jakby pierwsza postawa, można powiedzieć, bardzo konserwatywna. Bardzo konserwatywna. Teraz następny element. Świat się zmienia, nie ma żadnych wątpliwości i coraz bardziej galopuje. I co mamy zrobić? No oczywiście trzeba te zmiany dostrzegać, bo one są. Czy to znaczy, że mamy odrzucić struktury myślowe, którym się do tej pory posługiwaliśmy? Bym powiedział tak. Nie, jeżeli one nadal dobrze opisują świat. Tak, jeżeli są nieadekwatne. Swoje za prawdę. Tak, swoje za prawdę, a nie o to, czy się z konserwatystą czy. Jeżeli chodzi o te spory konkretne, moim zdaniem cała tradycja myślenia prawno-naturalnego jest nadal odpowiednia do opisywania tego wszystkiego, co się dzieje. Tylko oczywiście trzeba tutaj wprowadzać pewien porządek, pewne uzupełnienie. Dostrzec wystarczy trzy podstawowe elementy ludzkiej natury. Pierwszy element to jest tak zwana pierwsza natura, czyli nasza natura biologiczna. Ona jest, prawda? I obojętnie co kto sobie będzie wymyślał, to ma DNA mężczyzny i nawet jak zmieni płeć, będzie miał DNA mężczyzny. Druga sprawa to jest tak zwana druga natura, czyli natura kulturowa, prawda? Żyjemy w pewnym wymiarze kulturowym, jesteśmy określeni kulturowo. Również to wpływa na nasz sposób
i postrzegania świata i funkcjonowania. Jeżeli ktoś będzie wychowywany od początku swojego życia w środowisku we wspólnocie homoseksualnej, to będzie uważał takie zachowania za normalne i naturalne. Nawet jeżeli by sam nie miał żadnej skłonności homoseksualnej. Będzie kultura również na niego oddziaływała. Ale jest jeszcze jeden wymiar ludzkiej natury, który wykracza poza zaprogramowanie, prawda, biologiczne i kulturowe, to jest nasza wolność. To też autonomia. To też jest element ludzkiej natury. I my w ramach bycia istotą autonomiczną możemy zdystansować się zarówno do pierwszej natury, jak i do drugiej natury. Dlaczego nie? Dlaczego nie? To też jest taka możliwość. Co więcej, ta możliwość we współczesnym świecie coraz mocniej działa, gdzie te wszystkie typy transgresji, one są często uwarunkowane właśnie poszukiwaniem wolności, tak? Wyzwalaniem się nieustannie. Myślę, że te zmiany świata, które obserwujemy współcześnie, jak najbardziej w tym bardzo prostym schemacie nadal się mieszczą. Ja nie widzę powodu, żeby... Znaczy nie widzę niczego, co by zmuszało do jakiegoś radykalnego odrzucenia takiego sposobu rozumienia świata. Natomiast oczywiście w przypadku konkretnych rzeczy to wymaga jakiejś tam refleksji wielostronnej i pełna zgoda. Dynamizm. Taki jest świat. Wszyscy widzimy, że świat się zmienia. Nikt tutaj nie twierdzi, że świat jest cały czas taki sam. Z całym szacunkiem nie jesteśmy szaleni. Panowie nie są szaleni. Pani, mam nadzieję, również. Nie. Problem polega na tym, że gdyby postulaty pluralizmu, jawności, sposobów życia były traktowane poważnie, to wtedy nie mielibyśmy do czynienia z sytuacją taką, że mianowicie pewne nowe, modne, w odpowiedni sposób przedstawiane, są traktowane jako to, co powinno być za pomocą przymusu państwowego poprzez system edukacyjny i instytucjonalny, administracyjny narzucony. I to jest najbardziej niebezpieczne. To, że ludzie mają rozmaitego rodzaju pomysły na to, jak żyć, jak siebie rozumieć i nawzajem, to jest jedna rzecz. Druga to jest dyskusja na ten temat, która może mieć mniej lub bardziej intelektualny charakter, ale problem polega na tym, że istnieje tendencja, ona może w Europie jest bardziej widoczna niż w Stanach Zjednoczonych, aczkolwiek tam też jest widoczna, mianowicie zaangażowanie państwa w forsowanie pewnych nowych form życia. Czasem to się nazywa ochrona mniejszości, czasem powiada się, że takie są prawa człowieka i one muszą być bronione. To wydaje się chyba najbardziej niebezpieczne, dlatego że założenie jest takie mianowicie, że dotychczasowe formy życia były opresyjne, a opresyjność oznacza, że w tym się kryje jakaś forma kontroli i władza. Natomiast te nowe formy, które mają nas wyzwolić z tej opresji i kontroli władzy, są traktowane jako coś, co nie tylko powinno być zaproponowane ewentualnie do wyboru, ale co powinno być narzucone po to, żeby nas wyzwolić. Otóż niektórzy nie chcą być wyzwoleni. Uważają, że ten rodzaj wyzwolenia im nie odpowiada. I nie widać powodu, dla którego państwo, o którym się powiada, że ma być neutralne światopoglądowo, angażuje się. Oczywiście w Polsce to nie jest jeszcze aż tak wyraźnie widoczne, ale symptomy tego już widzimy. Właśnie w ten sposób działania, który w gruncie rzeczy to, co było nazywane opresją tradycyjnych struktur społecznych, ma być zamienione na nową opresję, tylko tę, za którą stoi monopol przemocy państwa. No bo prawo jest egzekwowane dzięki instytucjom państwa. Jeżeli to się wprowadzi do rozwiązań prawnych, to będziemy mieli właśnie ten rodzaj
opresję. Otóż ja bym wolał żyć w społeczeństwie, w którym ludzie wybierają sobie różne sposoby życia, ale to niekoniecznie oznacza, że te sposoby życia są narzucane. To są zupełnie dwie różne kwestie. A znaczy jest, jeżeli dodam, jest jednak różnica, oczywiście te dwie tendencje są i w Stanach Zjednoczonych w Europie, natomiast Europa ma jedno niebezpieczeństwo, które realizuje się na naszych oczach. Mianowicie Stany Zjednoczone mają wewnętrzne warunki obrony światowo-ekonomicznej, chociażby możliwość generowania gigantycznych pieniędzy poza dotacjami rządowymi, tworzenia uniwersytetów prywatnych, ochrony szkolnictwa, które jest poza szkolnictwem federalnym. W Europie na przykład w Polsce też możemy mieć na przykład homeschool. Na przykład homeschool to jest gigantyczne przedsięwzięcie rodziców, którzy wydają się w odcieniu od państwa, stworzyli potężną strukturę profesjonalnych podręczników, kadr nauczycielskich, koledzy i wychowują sobie dzieci tak, jak chcą wychowywać. Na przykład w Niemczech nie ma takiej możliwości. Tam jest... Natomiast Europa coraz bardziej przypomina jeden scentralizowany system, w którym generalnie rzecz biorąc oddolne inicjatywy tworzenia i generowania światów autonomicznych jest coraz bardziej traktowany jako niebezpieczeństwo. Jedna uwaga o tej wolności religijnej. Kluczowa w ogóle sprawa. Zdefiniował to, co pan powiedział. Z wolności religijnej, która zawsze była rozumiana w świecie, no, to wygląda w konstytucji amerykańskiej od początku bardzo wyraźnie, jako ochrona wolności religijnej ludzkiej przed państwem, zrobiono odwrotność. To teraz mamy chronić państwo i społeczeństwo przed religią. Otóż, proszę państwa, to jest oczywiście zdefiniowanie języka, które jest przemocą klasyczną. Jak jest tego, no tego filozofowie nie rozwiążą. To rozwiążą wolni ludzie, którzy chcą sobie wywalczyć wolność i żyć w świecie wolnym. I oczywiście filozofie mają dekonstruować ten język po to, żeby pokazać fałszywość tego języka i tej przemocy językowej, ale o tym, czy ktoś będzie chciał nadstawić kart za wywalczenie sobie tej wolności religijnej, no o tym decyduje ludzka wolność. Europa dlatego jest tutaj jeszcze gorszej sytuacji, bo nie ma dzieci. Katastrofa demograficzna jest katastrofą etyczną. Innymi słowy, dziecko wyzwala naturalny impuls kreacji dobrego świata opartego o moralny impuls przekazywania tego świata. W momencie, w którym dzieci nie ma, skupiamy się właściwie na sobie, skupiamy się na wycieczkach do Tunezji i wszelkiego rodzaju. Na dynamice życia. Dużo wątków, ale ja spróbuję się ograniczyć. Wydaje mi się, że bardzo trafne rozpoznanie źródeł było w wypowiedzi Bobotu, czy Lewandu, który tutaj się na dyskusji pojawił. Było wskazanie, że przez pana profesora Kubińskiego w postaci wojny 30-letniej. To jest ten moment, w którym, jak się wydaje, tak jak to interpretują na Zachodzie, w którym to Europa wyciągnęła wnioski, że my już więcej w tego typu konflikty, wojny religijne, prawda, w typologii wojen zupełnie osobne miejsce, zajmują, że my się w tym nie możemy wziąć. Można powiedzieć, tak, implikacją tego jest idea tolerancji, ale ta idea tolerancji, widać to chyba coraz wyraźniej, prowadzi po prostu do sceptycyzmu i to nie tego zdrowego, który także w naszej dyskusji jest potrzebny, ale do pewnej skrajnej wersji, tak, takiego peronizmu może. A proszę, zwróćcie Państwo uwagę, że skrajny sceptycyzm prowadzi do przemocy. I to jest może inne powiedzenie tego, co pan profesor Kuliński także powołuje się, bo wydaje mi się, że to było także. Dlaczego? Dlatego o tym mówi Schmidt, bo w życiu społecznym, w życiu politycznym trzeba rozstrzygać. To znaczy, my, jeżeli dojdziemy do tego skrajnego sceptycyzmu, no to widzimy, że my na racje, na argumenty się nie jesteśmy w stanie tego rozstrzygnąć. Musimy rozstrzygnąć przemoc. I ona tak, a nie inaczej się realizuje.
Tutaj co do tego, tych praw człowieka, wydaje mi się, że pan profesor Stawrowski powiedział ostrożnie, bo ja nawet to zapisałam to zdanie, że mamy do czynienia z rozszerzeniem tego pojęcia praw człowieka i przez to następuje jego inflacja. W tym sensie, że pewne przywileje grup interpretuje się, czy mówi się, że to są prawa człowieka. No? Ale wracam do tej myśli. Ten sceptycyzm powoduje przemoc i dzisiaj jesteśmy świadkami wojen prowadzonych w imię praw człowieka. Tutaj jeszcze taka uwaga odnośnie tych praw człowieka, że kto wygrywa język o prawa człowieka, przekuwa je w prawo, jest właściwie pozbawiony jakiejkolwiek możliwości zaangażowania się w dyskusję nad prawdą. Na przykład organizacja Amnesty International, bardzo chwalebna organizacja, wpisała do swojego programu oficjalnego jako prawo człowieka prawo do aborcji. No to jest oczywiście absolutna przemoc języka i przedefiniowanie antropologii z narzucaniem innym ludziom z racji tego, że z prawami człowieka się nie dyskutuje, świata, którego nie uznają. I bitwa w tej chwili toczy się na przykład, że Amerykanie są tak straszliwie przeciwni rozbiciu państwa narodowego. Dlatego, że rozbicie państwa narodowego w intencji tych, którzy nad tym pracują również w Europie, jest stworzenie czegoś, co się nazywa rządami światowej sprawiedliwości. Ale te zasady tej sprawiedliwości będą oceniali ci, którzy mają oczywiście władzę nad językiem tej sprawiedliwości. Taki wybitny konserwatywny amerykański filozof powiedział, że wolę być rządzony przez 100 pierwszych ludzi z książki telefonicznej niż przez fakultet Harvardu. I w tym jest bardzo głęboka mądrość. Nawet, przepraszam tutaj, że wezmę taki bardzo niezręczny przykład właśnie z tym prawem do aborcji. Przecież to jest rozszerzenie prawa do wolności. I jakkolwiek ono przeciwstawia się prawu innej osoby, to zauważmy, że tutaj jest zderzenie dwóch praw człowieka i to nie jest tak, że ktoś sobie wymyśla te prawa człowieka. Te prawa człowieka są jakby egzemplifikacją czy rozwinięciem pewnych praw, które były wcześniej, ale wewnętrzne implikacje tych praw nie były wcześniej widziane. Ładne rozmowanie, przepraszam, mam przerwę. Tak. Dlatego, że jeżeli pan zdefiniuje aborcję jako prawa człowieka, to ci, którzy próbują utrzymać moralną wrażliwość, czym jest aborcja, są przestępcami przeciwko prawom człowieka. Nie wygra pan na tym gruncie, że się tak wyrażę języka. Jest pan automatycznie spychany poza legitymowaną przestrzeń publiczną. Jeżeli pan zdefiniuje wolność religijną jako wolność do hopdy, może pan sobie hodować rybki, może pan sobie wierzyć w Wotana albo w Boga Jezusa Chrystusa, i da się pan zetknąć z przestrzeni publicznego zaangażowania innych w dyskusji nad egzystencją ludzką, to pan jest generalnie rzecz biorąc traktowany jako koncesjonowany w życiu publicznym przez tych, którzy panu zdefiniowany świat przedstawiony. I to się dzieje na gdzie tu jest błąd myślenia? Ponieważ to wygląda na to, że w tej walce uczestniczą jakby rozmaite prawa człowieka i one są ze sobą w napięciu. W związku z tym to nie jest na wstępie tam, że ci, którzy zdefiniują prawa człowieka, to wypychają innych. To ta dyskusja o prawach człowieka toczy się i to toczy się bardzo ostro, na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie i tak dalej. Ale wydaje się, że nie widzieć za zwolennikami prawa do aborcji jakichś argumentów jest nieuczciwością intelektualną. Oni mają jakieś argumenty. I teraz te argumenty mogą być gorsze, mogą być słabsze, ale są egzemplifikacją prawa do wolności człowieka. I to zabieram przykłady. Do lat 70. do 83. roku do orzeczenia Sądu Najwyższego Roe vs. Wade nikt nie dyskutował aborcji w Stanach Zjednoczonych. Więc sobie w Stanach toczyła się dyskusja, robiono kompromisy, robiono pewnego rodzaju wyjątki itd. itd. Nagle po tej decyzji powstał gigantyczny ruch oporu przeciwko orzeczeniu Sądu Najwyższego. Co to oznaczało? To oznaczało, że Sąd Najwyższy, wywodząc prawo do aborcji z konstytucji, czyli fundamentalnego prawa, zdelegitymizował tych, którzy mówią,
że jest to w gruncie rzeczy swoistego rodzaju zgodnie. Innymi słowy, oni zostali potraktowani jako przestępcy konstytucyjni. Bitwa o prawa człowieka toczy się właśnie między pewną koncepcją narzucenia władzy symbolicznej, z którą nie ma do wygrania. I że ja mogę z panem dyskutować na ten temat, ale jeżeli pan jedno czytuje stanowisko w prawie do języka praw człowieka, to dyskusja się dla tych, którzy mają przeciwne zdanie, kończy. Innymi słowy, oni są traktowani jako zdelegitymizowani w języku publicznym. Bo jest pan. Przeciwnikami prawa człowieka się nie dyskutuje. Oni są generalnie rzecz biorąc poza, poza sporem. I o to chodzi. Prosty spór człowieka o prawa człowieka w Stanach Zjednoczonych polega na tym, że jest jedni i drudzy powołują się na prawa człowieka. Stąd to jest ostre, toczy się od 30-40 paru lat niesłychanie ostro i nie widać końca tej walki. Być może na tym to właśnie polega. Na przeprowadzeniu języka konstytucyjnego, prawa do policji, do wychowania przeciwko rodzicom, a konstytucyjne podręczniki w niektórych już uniwersytetach tam wydają, że celem właściwie jest odcięcie dzieci na w edukacji publicznej od złego wychowania rodzicielskiego, no to mamy do czynienia z nagłą przemocą państwa, które sobie zdefiniowało antropologię ludzką. I w tym momencie pan generalnie rzecz biorąc no ma jedno wyjście, znaczy to, co robili Amerykanie. Zmienić władzę. Co za prawda? Dokładnie, oczywiście. No to dlatego jest nic nie jest rozstrzygnięte, prawda? I w Europie poleją się jeszcze takie tutaj, proszę pana, morza krwi, że ta walka o sprawiedliwość europejską się będzie ostrzygała przez nas. To jest wielki spór, natomiast ja nie widzę tutaj żadnych znaków totalitaryzmu. Absolutnie. To są po prostu wielkie spory o antropologię, wielkie spory o to, czym jest prawo, jak powinno się wychowywać dzieci i tak dalej. No, w tej chwili jesteśmy w ogniu walk, to są walki ideologiczne, tak jak mniej więcej w XVI-XVII wieku i coś trzeba z tym zrobić. Natomiast powrót do tego, co było, wydaje mi się takim powiedzeniem, no dobrze, nie walczmy religijnie, niech papież zwycięża. Jednak suwerennym wychowania dzieci jest jednak rodzic, który i prawo do rodzicielskie wychowania dzieci jest prawem pierwotnym przed jakimkolwiek. No, ale to jest bardzo mocna teza antropologiczna. To jest zadziwiająca figura retoryczna. Pan pokazuje, że z jednej strony ma pan średniowiecznych takich rycerzy XIII-wiecznych i z drugiej strony jest pan, który przedstawia dynamikę życia. Przecież tak nie wygląda debata publiczna. Ale jeśli mogę, bo wydaje mi się, że poszliśmy troszeczkę za daleko i jakby to nas daleko nie zaprowadzi. Natomiast dwie rzeczy chciałem powiedzieć. Po pierwsze, są dwa poziomy sporu. Bo pytanie, które Adam Wartowski zadał, dotyczyło sporu między prawami, prawem do wolności i prawem do życia. Na to pytanie ja bym odpowiedział jako filozof, nie mieszając jeszcze kwestii najbardziej, znaczy ważnej, praktycznej i najbardziej bolesnej, jak tego typu dylematy są rozwiązywane przez ustawodawstwo państwowe, jakie to ma konsekwencje dla ludzi, którzy reprezentują jedną z tych stron. Bardzo mi się to podobało, sobie zapisałem, z prawami człowieka się nie dyskutuje. Ci, którzy przedstawiają widowość jako prawo człowieka, no to jest absolut, po prostu. Natomiast na poziomie filozoficznym, czyli jeszcze przed aplikacją tego do porządku politycznego czy prawnego, jest także pole do dyskusji. Tu nie ma sporu między wolnością i prawami człowieka. W pewnej tradycji myślenia wiadomo, że wolność we wspólnocie jest wolnością ograniczoną. Ty domagasz się tutaj prawa do samowoli. Rzeczywiście samowola wchodzi w konflikt z suwerenności kobiety. Z prawem do życia. Jest wolność, która jest wolnością ograniczoną. Granicą wolności jest drugi człowiek. Mogę robić, co mi się podoba, pod warunkiem, że nie krzywdzę drugiej osoby. Oczywiście są tacy, którzy tego nie akceptują. Uważają, że suwerenność jest pełna, ale na poziomie intelektualnym mamy przebadane od czasu Hobbesa i wiemy, jakie są konsekwencje przyjęcia takiego stanowiska i wyakcentowania właśnie wolności czy suwerenności, jakbyśmy to
pozwala, czy autonomii, prawda? Natomiast jeżeli mówimy już o porządku właśnie międzyludzkim, a więc istot wolnych, ta wolność musi być ograniczona. Ograniczona na poziomie minimalnym, chociażby, prawda? I wtedy jest dopiero możliwy jakikolwiek ład. Bez jeszcze precyzowania, na czym ten ład polega, ale na poziomie minimalnym, że się wzajemnie nie krzywdzimy, to jest jakby zaakceptowane. Także można powiedzieć tak, że te podstawowe prawa człowieka, te elementarne, prawdziwe prawa człowieka, tak to niestety muszę powiedzieć, są koniecznymi warunkami wolnego społeczeństwa. Koniecznymi warunkami. Jeżeli tego nie potraktujemy jako absolutną wartość, nie jesteśmy w stanie wojny wszystkich ze wszystkimi, gdzie zwyciężają jednostki najsilniejsze. Owszem, można sobie wybrać takie społeczeństwo. Niektórzy wybierają, dlaczego nie? Ale trzeba wiedzieć, co się wybiera. Jeżeli wybieramy jednak ten porządek, elementarny porządek, który możemy potem wypełniać treścią, przekształcać, doskonalić, to ten dylemat, który przedstawiłeś, nie istnieje. Ale na poziomie filozoficznym mówię ci, ale to, że w debacie publicznej tego typu argumentacje się pojawiają, o czym to świadczy? Świadczy o tym, że są również zwolennicy rozwalania tego porządku. Ale jest jeden taki błąd filozoficzny, znaczy może nie błąd, ale jakaś taka niesprecyzyjna. Przecież pan nie ma swojej wolności, pan tą wolność wyboru, czyli kryterium wyboru musi skądś wziąć. Jeżeli pan tego nie weźmie od swoich rodziców, z religii, z kultury, to pan weźmie to od urzędnika, który będzie generalnie miał książeczkę i w związku z tym będzie pan mówił, jakie są właściwe kryteria wyboru. Czy na tym polega to, że państwo, a mówiąc inaczej ideolodzy, którzy są przekonani o tym państwie, chcą się dorwać do tych dzieci coraz wcześniej. Innymi słowy, już nie tylko w szkole od 7 roku, ale w przedszkolach. To, co się pytania w szwedzkich przedszkolach, w sensie prania mózgu, to jest po prostu lepsze. W związku z tym, kto ma dostarczać kryteriów tej wolności, które w pewnym momencie, jak pan o tym odzyska pewną dojrzałość, może pan oczywiście robić. I tutaj jest gigantyczny dylemat. Innymi słowy, może to być społeczeństwo wolne, w których kultura i instytucje wolne mają prawo funkcjonowania i nauczania wartości, innymi słowy, nauczania nie w sensie nauczania wyboru, tylko pan naucza dziecko, indoktrynując je. Innymi słowy, pan mówi, nie wolno tego i koniec. A teraz przychodzi nauczyciel czy trener od genderu i mówi, że generalnie rzecz biorąc, wszystko jest płynne. Możesz sobie wybrać, ale dziękuję. Pan nie może wybrać. To by było bardzo konserwatywne stanowisko. Proszę Państwa, dobiegła godzina 20. Dynamika naszego spotkania dobiega na końca. Cieszymy się bardzo z tego spotkania. Bardzo dziękujemy naszemu gościowi i naszym panelistom z Warszawy. Dziękuję bardzo Państwu i zachęcam do lektury książki wokół idei wspólnoty. Dziękuję bardzo.